Odra to druga najdłuższa rzeka w Polsce, która swoje źródło ma w Czechach, a ujście w Bałtyku. Piękne tereny, gdzie na różne sposoby można spędzić swój wolny czas. Udowadnia to Stowarzyszenie 515. Co to za inicjatywa? Stowarzyszenie 515 powstało naturalnie nad rzeką, na jej 515 kilometrze, bo tutaj się urodziliśmy, tutaj mieszkamy, tutaj codziennie tą rzekę widzimy. I siłą wszystkich tutaj ludzi, którzy mieszkają nad rzeką Odrą, chcemy stworzyć rodzaj społeczności ludzi, mieszkańców, nie tylko Krosna Odrzańskiego, ale wszystkich tych, którzy nad rzekami mieszkają, przyjaciół rzeki, którzy potrafią o ten potencjał, o to dobro, o ten żywioł dbać i też we właściwy sposób z niego korzystać, bo szczególnie dzisiaj, kiedy pandemia ograniczyła znacznie nasze możliwości podróżowania za granicę, ta lokalna turystyka staje się ogromnym potencjałem, ale żeby była też mądrą turystyką, potrzeba nam dużej świadomości, jak dbać o tą rzekę i jak z niej korzystać, żeby jej nie niszczyć, bo nasze rzeki mają coraz mniej wody. Pomysłów i planów członkom stowarzyszenia zdecydowanie nie brakuje. A mianowicie będziemy organizować spacery przyrodnicze, będziemy organizować spotkania nad rzeką, opowiadać legendy nadodrzańskie, przedstawiać też ludzi związanych z rzeką, którzy nie tylko ewidencjonują to, co na tej rzece się dzieje, czyli na przykład fotografów, ale również dzięki rzece żyją. Stąd pomysł na cykl wywiadów temat rzeka, stąd pomysł na cykl spotkań z prelegentami. Oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Każdy znajdzie coś dla siebie. To między innymi warsztaty survivalu, czyli przetrwania w takich miejscach jak ta samotna wyspa, na której w tej chwili jesteśmy, czy gdzieś w nadodrzańskich lasach, ale też pewne zdobywanie umiejętności. A samo narzędzie, które powstanie jako efekt naszego projektu, czyli mapa rzeki, będzie to internetowe narzędzie, dostępne i ułatwiające tak naprawdę wielu odbiorcom możliwość korzystania z rzeki. Dzieci na pewno zainteresują się tak zwanymi paszportami, do których będzie można zbierać pieczątki. Oferta stowarzyszenia jest też kierowana dla dzieci i w ramach projektu będzie to akcja zbierania pieczątek do paszportu. Takie paszporty na pewno dzieci pamiętają z rybobrania. I te pieczątki będzie można zbierać w 15 miejscach już wkrótce na Facebooku, na naszym fanpage'u, ale również za kilka dni na stronie www.maparzeki ogłosimy zasady, ogłosimy, gdzie taki paszport można odebrać, gdzie będą poszczególne pieczątki i w jaki sposób można je zdobywać. Odznaczenia i nagrody czekają na każdego. Odznaka przyjaciela rzeki będzie dedykowana dla każdego dziecka, które zdobędzie w swoim paszporcie wszystkie pieczątki. Natomiast będziemy też w dniu 29 września, czyli w Światowym Dniu Rzeki, nagradzać specjalną statuetką przyjaciela rzeki, zaprojektowaną na ten cel, instytucję, podmiot, być może inicjatywę albo działanie, które w sposób szczególny wpisze się w dbałość o naszą rzekę, którą jakby nie patrzeć, można nazwać sercem Krosna Odrzańskiego. Już w niedzielę odbędzie się kameralny koncert nad Odrą. Wystąpi artysta z wyjątkowym pomysłem. Dźwiękowy szlak Odrę w wykonaniu Michała Zygmunta, który to w trakcie 6-miesięcznej swojej podróży niewielką łajbą od samych źródeł naszej Odry, które zaczyna się w Czechach, aż do jej ujścia zewidencjonował dźwięki natury w różny sposób, używając i bardzo prostego, i bardzo skomplikowanego sprzętu, mikrofonów kontaktowych, będąc w różnych miejscach, stoczniach, rozmawiając z barkarzami, wędkarzami. Zebrał te wszystkie dźwięki, skompilował i już w niedzielę 21 czerwca o godzinie 19:30 wyjście również na dodrzańskiej atmosferze. No, zagra dla nas dźwięki Odry i mam nadzieję, będzie to koncert wyjątkowy, a na pewno jedyny w swoim rodzaju, ponieważ nikt do tej pory nie zebrał dźwięków rzeki. Koncert o 19:30 na 513 kilometrze rzeki przy ulicy Wiejskiej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej.
Ze względów bezpieczeństwa liczba osób ograniczona.